I jak jutro zamówi, to w Polsce będą to mieli za... Maksymalnie kosztuje 2530 zł. $50. Co, niedźwiedź się nie złożył jednak tych aplikacji dzisiaj, bo okazało się, że mamy złe zdjęcia. Tak więc poziom frustracji sięgnął zenitu w tym momencie, bo już jesteśmy tydzień w plecy. I tu żeśmy znaleźli jakiegoś fotografa, ale... Zdjęcia muszą być 2 cale na 2 cale w kwadracie i na białym tle. To tło, które on ma, to na pewno nie jest białe. I w ogóle mi się wydaje, że on nie wie, o co nam chodzi. Tell who? You have to tell him what? Tell him. O dziwo, jako tako te zdjęcia wyszły. Tak więc, wiecie, tam było tak mało światła, że ja w piwnicy mam lepsze światło niż tym studio fotograficznym, no ale dobra, jest, ale zawsze jest jeszcze jakieś, ale okazuje się, że teraz te podania, które ja wypełniłam, muszę zmienić, bo są ze starym zdjęciem, a muszę mieć z tym zdjęciem i nie da się po prostu tam w tym systemie elektronicznym tego zmienić, podmienić zdjęcia, tylko muszę całe to podanie, co naprawdę zajmuje około 3 godzin wypełnienie tego podania zrobić. No resztę dokumentów tutaj, jak widzicie, spróbuję przewertować, bo oczywiście nie mogę Wam tak szczegółowo pokazać, bo są wyciągi z konta, chcą wykształcenie, coś Wam pokażę, no pokażę to, co mogę pokazać. Potrzeba mieć taki plan podróży. Nieważne, czy będziemy według tego planu jechać, czy nie. Potrzeba mieć rezerwację do hotelów. I znowu, nieważne, że nie będziemy spać w tych hotelach. Musiałam już robić nowe rezerwacje, bo tamte już za mało było czasu. To już przepadło, tak więc tamte musiałam odwołać i porobić nowe rezerwacje. Potem wszystkie jakieś dyplomy, wiecie, wykształcenie, zatrudnienie, nawet chcieli jakiś list od pracodawcy, no ja Was proszę, list od pracodawcy, tak więc tak to wygląda. Wszystkich i nie, nawet nie robiłam kopii wszystkich moich dokumentów, no bez przesady, po prostu zrobiłam jakąś tam trochę tego, trochę tamtego. Sam myślę, tu jak piszę university, to im zrobię, będzie ładnie wyglądało. No i tak jak mówię, konta bankowe i to samo jest dla niedźwiedzia. Tutaj odkryliśmy, że na Uberze możemy także zamówić motorek. Motorek jest połowę tańszy i jedzie dużo szybciej do miasta niż taksówka. Tak więc teraz już zawsze zamawiamy motorki. Ja dzwoniłem do znajomego z Polski i w Polsce za sam ten wał, bo całą resztę to oni tu mają, bo samochód jest u dealera Toyoty, więc całą resztę oni wszystko mają. Co ja głównie potrzebuję, to potrzebuję ten wał. Ten wał, tak? Tak, i w Polsce on kosztuje 3400 za jeden. Okay. I ja to, i powiem Ci szczerze, że w Polsce będą to mieli, jak jutro zamówi, to w Polsce będą to mieli za 2-3 dni i jeszcze może w piątek zdąży to nadać by DHL.
nas nie ma obostrzeń i faktycznie jest około 4 dni dostawa. Tylko mówię, że jeszcze zależy od ich urzędu celnego, ile przetrzymają. No tak, no do tego się spodziewam, bo tu jest... A jaka cena właśnie? Od wagi zależy i jak ja powiedziałem, że maksymalnie będzie 30 kg, to 30 kg to maksymalnie kosztuje 2530 zł. Ale jak będzie mniej, no to się tam od 2000 do 2500 zapłacić za to. O, inaczej. Ja pierdolę. Myślę, że na pewno będą 10 kg warzyw z tyłu, no. Każda. Trzymają. Staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas i pozałatwić wszystkie różne sprawy i zrobić co trzeba zrobić. Ja musiałam pilnie iść do dentysty i powiem Wam szczerze, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona poziomem usługi, a jeszcze raz, znaczy podwójnie zaskoczona ceną, bo okazało się, że za naprawienie mojego zęba zapłaciłam całe 15 zł. Dzisiaj przyszłam tutaj zrobić okulary. Wybrałam takie oto okularki. Mi się wydaje, że będą mi pasowały. O, prawda? A biale? Potrzebne będą do strawu, prawda? I will try it today, but tomorrow is confirmed. Ah, tomorrow is perfect. Don't worry. Okay. It's okay, very then, quick. Then, yeah, then. Tomorrow no problem. No właśnie, jest super szybko, słuchajcie, nie dość, że jest tanio, to jeszcze jest tak szybko. Okulary z nowymi ramkami będą mnie kosztowały $40. I to jest najwyższej jakości szkło z tym filtrem niebieskim, tak więc po prostu wow. Tylko w Pakistanie robić okulary. We absolutely love Pakistan. I love Pakistan, I wanna ask for asylum. If they accept you with the dogs. Yes. Muszę Wam powiedzieć, że z każdym dniem kochamy Pakistan coraz bardziej. Popatrzcie, tutaj mamy centrum handlowe, markowe sklepy, takie, które znamy, Levi's, różne inne, akurat tutaj nie widzę, ale widziałam w innych miejscach. No wiecie, znane nam po prostu marki. Tak więc można kupić wszystko, tylko trzeba mieć pieniądze, ale żeby było weselej, tutaj faktycznie można kupić taniej niż w Europie. Co, chcesz popatrzeć do środka? No dobra, zobacz jakie ceny. Dobra, ja postoję z naszymi rumakami. No i tutaj też jest taniej. Średnia cena spodni to $20. W Europie trudno kupić za tą cenę w sklepie Levi'sa spodnie za tą cenę. Nawet po promocji. Sprawdzacie paragony? Ja to mam taki zwyczaj, że lubię sobie potem poczytać i sprawdzić, bo jakby ja w ogóle jestem z tych takich oszczędnych, nie? Co czasem irytuje niedźwiedzia, bo ja chodzę i sprawdzam, porównuję zawsze te ceny, że to tyle kosztuje, to tyle, a może ten ser weźmiemy, a może tamten. Nie znaczy, że wszystko najtańsze je zawsze bierzemy, bo czasem po prostu sobie możemy pozwolić na lepsze rzeczy, ale jakby lubię wiedzieć, ile płacę i za co płacę. I dlatego też studiuję paragony. Szczególnie jeżeli wydaje mi się, że drogo żeśmy zapłacili.
I tutaj przy kasie, mimo że wzięliśmy faktycznie trochę rzeczy, ale to były takie niedrogie rzeczy, a za wszystko zapłaciliśmy równowartość jakby 100 dolarów. I tak nas to trochę zaskoczyło, że 100 dolarów to tak jakby trochę dużo, no. Ale nawet nie przyszło mi do głowy, żeby tam przy kasie to sprawdzić. Ale potem w domu to mi nie dawało spokoju. No i czytam i ja zawsze wtedy tak patrzę, co tu najdroższe było, nie? No i patrzę, 13 800, to mnóstwo pieniędzy tutaj, to jest prawie 50 dolarów. Ja mówię, co my żeśmy kupili za 50 dolarów? I na szczęście jest tu wszystko po angielsku, te wszystkie pozycje. I słuchajcie, my kupiliśmy taki odświeżacz powietrza, a trzy takie żeśmy kupili. Dwa cytrynowe i jeden o jakimś tam innym zapachu. I ten o tym innym zapachu źle nabiło. I wyszło za niego 13 800, nie? Czyli właśnie te 50 dolarów. No, wyjątkowo ekskluzywny produkt. No i oczywiście, co robisz, nie? No to mówimy, trzeba jechać do tego, iść do tego sklepu jeszcze raz. Całe szczęście, że jesteśmy tutaj na miejscu. Auta dalej nie ma. Żeśmy po prostu poszli z buta drugi raz do tego sklepu i mówimy, wzięliśmy te, żeby im to wytłumaczyć. Ale nie było problemu. No, żadnego problemu w ogóle. Pokazaliśmy na paragonie, no ewidentnie widać, że to jest błąd, bo nabite jest jakby 24 sztuki. Tak więc po co my byśmy brali 24 sztuki? Ale nawet tutaj jakby podaję cenę jednostkową i od razu ta cena jednostkowa jest 13 800. Tak więc już samo to jest tu źle, więc jakiś błąd w systemie. Więc fajnie, no tak czy inaczej, no zdarza się wszędzie. Oni nas przepraszali i po prostu dostaliśmy zwrot bez gadania. No, tak więc sprawdzajcie paragony. I znowu ta moja teoria supermarketów, że nawet jeżeli jest drożej, to jest taniej, bo nikt Cię nie oskubie. W razie nawet jakiejś pomyłki, to masz ten paragon, możesz to przeanalizować i wyjaśnić. Tak więc tak, robimy jak tylko można zakupy w supermarketach. Chociaż oczywiście uwielbiam bazary, bo to jest zupełnie inne doświadczenie, taka frajda dla nas, prawda? Ale jednak do tego marketu raz na jakiś czas trzeba zajrzeć po produkty, których nie można dostać na bazarze, albo tak jak mówię, żeby sobie uzupełnić jakieś tam zapasy. Ale ta droga też, druga wycieczka do supermarketu nie była na darmo, bo mówię, no to dobra, nie będzie darmowych przebiegów, coś jeszcze sobie tam dokupimy i wypatrzyłam dzisiaj, no nie wiem, czy powinnam, ale raz się żyje. Kupiłam pakistańskie słodycze, które są naprawdę bardzo smaczne. Te ponczusie i właśnie takie te kostki jedliśmy u konsula Pakistanu, gdy aplikowaliśmy o wizę. On nas poczęstował, mówiąc właśnie, że to są tradycyjne pakistańskie wyroby. I do tej pory nigdzie tego nie mogłam kupić, więc ucieszyłam się, jak zobaczyłam to właśnie w tym markecie. Tak więc, no to spróbuję Wam pokazać. Najpierw te ponczusie. One są nasączone takim słodkim syropem. O, tu spróbuję pokazać. To nie jest taki pączek jak u nas, bo jest troszeczkę inna konsystencja. Gdzie tutaj jest ta kamera? O. I mam czyste paznokcie, chciałam pokazać. Specjalnie wyczyściłam. Kto jest z nami dłużej, to wie historię z paznokciami. To drugie ciastko. To właściwie nie jest ciastko. Tu. O. To jest taki jakby blok. Normalnie on nie jest nasączony w tym syropie, ale ponieważ to w tym jednym pudełku, to jest tak nasączone. To właściwie trudno jest mi powiedzieć, co to jest. Poza tym, że jest pyszne. To zdecydowanie mój faworyt. Obstawiam na to,
że to są zmielone, na przykład jakieś migdały, jakieś może inne orzechy. Na pewno migdały. Tutaj są nawet takie większe kawałki orzechów, tak więc po prostu, proszę, żebym nie była gołosłowna. I tak samo właśnie w tej kolejnej, już pokazuję, o, widzicie? To tutaj też jest taka masa po prostu. No tak czy inaczej, jedno lepsze od drugiego. Okay, no worries, cool. Thank you very much, mate. Thanks, see you later, bye, bye, bye. I co? No czekaj, prześlę ci ten e-mail, bo ja tu nie mogę kurwa otworzyć, mam zawsze problemy. Co, od tych customs, tak? Tak. Z urzędu celnego. Yeah, and what am I supposed to do with it? Yeah, but I just have to, it looks like I just have to fill my name and the number, and that's it. Okay. Już skończyłeś? Tak. I finished. No, się niedźwiedź się cieszy, bo poszło o dużo szybciej niż żeśmy się spodziewali. Wprawdzie nie mamy jeszcze części, ale przyszły już do Pakistanu. No, są w Lahore, tak więc naprawdę szybko poszło i teraz ten warsztat, tutaj właśnie te dokumenty, które dostałam na, znaczy niedźwiedź dostał i mi przesłał na maila, to okazuje się jest taki list, warsztat, taki list napisał, poczekajcie, muszę tutaj otworzę, żeby zacytować, bo żeśmy się trochę uśmiali z tego listu. Ten list generalnie, o, uwaga, żeby nie była gołosłowna. Tak więc ten list mówi, że zwracamy się z prośbą o to, żeby przepchnąć tą przesyłkę do warsztatu i że warsztat zobowiązuje się, że zapłaci wszelkie należne cło, ale żeby nie wstrzymywać tam w urzędzie celnym tej przesyłki, tylko pozwolić tej przesyłce dotrzeć do warsztatu. Tak więc bardzo fajnie, oni też tak ładnie to wszystko piszą właśnie w Pakistanie, w Iranie, w Omanie, na przykład jak ktoś był, to nawet jak się leci samolotem, to ogłoszenia są takie wyjątkowo, wiecie, to nie jest tylko, że drodzy klienci, tylko najdrożsi klienci i tutaj tak samo właśnie to jest uprzejme, jeszcze takie bardziej uprzejme niż uprzejme, nawet to trudno jest przetłumaczyć z angielskiego na polski, bo już brak takich określeń w języku polskim, tak więc cieszymy się i to jest faktycznie na dobrej drodze. Ach, nasza cierpliwość, której nie mamy, została ponownie wystawiona na próbę. Nasza radość, o może tak powinnam zacząć. Nasza radość nie trwała długo. Części owszem i przyszły, ale nadal nie przyszły. Nadal ich nie mamy, bo siedzą na lotnisku i czekają na odprawę celną, która, no, wprawdzie napisali nam, że będzie trwała 4-5 dni roboczych, ale trochę żeśmy się pogubili, które tutaj są te dni robocze, a które są dni nierobocze. Bo jak wiecie, tutaj piątek to jest ich, jakby, tak jak u nas niedziela, to jakby przeszedł weekend. Wiemy, że w czwartek po południu też już nikt nie pracuje, tak więc już przeszedł weekend. Było też jakieś ich święto narodowe w międzyczasie. I też nie jesteśmy pewni, czy to tylko jeden dzień, czy więcej. No tak czy inaczej, dni lecą i nic się po prostu nie dzieje. Powiem wam szczerze, że niedźwiedź to już po prostu chodzi naprawdę. Ale tak naprawdę żadno z nas nie jest cierpliwe. Oboje nie mamy cierpliwości. Z tym, że ja chyba radzę sobie z tym nieco lepiej. I też może mam więcej do zrobienia, bo siedzę na tym komputerze i lubię te filmy, chociaż powiem wam szczerze, że już mi się to nawet nie chce, bo
Jakby ja nie po to rzucałam pracę biurową, żeby teraz siedzieć dzień i noc przy komputerze. A w ogóle jeszcze właśnie mamy problem z internetem, bo internet mamy tylko w nocy praktycznie. W dzień praktycznie go nie ma. Jest tak słaby, tak zrywa, że nic nie można zrobić, więc jest duży problem, bo jednak my potrzebujemy internet. Ja potrzebuję prawie do wszystkiego, chociaż filmy mogę montować bez internetu, ale potem muszę załadować. Więc po prostu siedzę po nocach i wrzucam te filmy, robię je w dzień, jak nie ma internetu, zmontuję, a w nocy je wrzucam. No, tak trochę jak zombie. Nie, no na pewno długie podróże uczą pokory. No bo musisz to wziąć na klatę. I niby tak jest, że nam się nie spieszy, że mamy ten czas, ale wiecie, no wolelibyśmy ten czas lepiej wykorzystać, niż siedzieć tu w tym mieszkaniu. Zaraz po raz kolejny będziemy musieli przedłużać to mieszkanie. A tak naprawdę już nie bardzo chcemy tu być, nie? Już nasze ogony to już też po prostu szału dostają tutaj. Już trochę im się nudzi, nie mamy gdzie chodzić na spacer, już żeśmy obeszli wszystkie te uliczki tutaj dookoła, już wszystko znamy, już po prostu wszystko obwąchane. No, trochę się czujemy jak w więzieniu. Przypomina mi ta sytuacja właśnie tą sytuację, gdzie w Iranie poprzednie, to już było co, chyba ze 2 lata temu, jak czekaliśmy tam na części przez miesiąc czasu i tam też mieszkaliśmy w mieszkaniu. I mniej więcej jest tak samo. Był pierwszy tydzień, to nawet było fajnie, taka frajda w mieszkaniu, to z tą rodziną, że możemy się zapoznać. I drugi tydzień nawet jakoś tam przeleciał. Ale po 3 tygodniach już naprawdę czuliśmy się jak więźniowie, 4 ścian. Na pewno nie nadajemy się już do mieszkania w bloku. Zdecydowanie nie, brakuje nam przestrzeni, powietrza. No i stwierdziliśmy, że niedźwiedź pojedzie na lotnisko. Tak więc zamówiliśmy tutaj jakiś motorek, przyjedzie po niego i pojedzie. No i może coś tam przyspieszy, nie wiem. No, jest, przyjechał. Ciekawa jestem, co załatwił. Nie ma, ale byłeś na tym lotnisku? Nie. Nie, nie byłeś. Nie. No już. Już. Wony. No przywitaj się z nimi no najpierw, a potem mi poopowiadasz. Bela. I to? Niedźwiedź nie będzie gadał do kamery, więc muszę ja, jak zwykle. Nie mam parcia na szkło. Nie mam parcia na szkło. Ja też nie, ale trzeba było... Bo... No może mam. Nie lubisz scenę. A scenę lubię, tak. No. Kiedyś marzyłam, żeby być aktorką. Więc może dlatego właśnie się spełniam tutaj, po drugiej stronie kamery. Dobra, do rzeczy. Niedźwiedź nie dojechał na lotnisko, bo po drodze było biuro DHL i zajechał tam i próbował po prostu się dowiedzieć, co się dzieje. I okazało się, że jak zwykle błąd ludzki, bo ta paczka została nadana bezpośrednio na warsztat, no bo jakby to było najlogiczniejsze, nie tutaj do nas, bo my nawet dokładnie nie znamy adresu tutaj, gdzie jesteśmy, jakby tu można się łatwo pogubić, bo wszystkie adresy to są numery, nie ulice nie mają nazw, tylko jest numer i potem numer bloku i tak dalej, numer sektoru i tak dalej. Więc oni wszyscy jakby niby wiedzą, ale wiecie, ponieważ my nawet nie mamy pakistańskiego numeru telefonu, to było zbyt skomplikowane i stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie nadać na Toyotę, na ten warsztat, gdzie stoi samochód i podaliśmy numer telefonu do tego kierownika, który zajmuje się tą naszą sprawą.
I to jakby wydawało się, że ma sens, ale może to nie było dobre rozwiązanie, bo okazuje się, że właśnie przez to, że jakby paczka jest nadana na warsztat, na Toyotę, to ten customs, czyli ten urząd celny, to oni ciągle rozmawiają z tamtymi, jakby oczekują, że tamci zapłacą to cło. A tamci oczywiście nie chcą zapłacić tego cła, no bo oczywiście jakby to jest paczka prywatna i w ogóle jakby nie wiedzą, jak naliczyć to cło, bo inne jest cło dla osób prywatnych, inne jest dla firm i jakby dla nich to jest paczka nadana jako na firmę, czyli firmowa, a my twierdzimy, że to jest paczka prywatna, prawda? I no więc gdzieś tam to utknęło w tym całym procesie obliczania tego cła, a do tego dochodzą właśnie jeszcze te ich dni wolne i tak dalej. I nawet właśnie dzisiaj chłopak powiedział, że teraz to w południe to już nie ma szans tam jechać, bo na przykład tam ci celnicy to pracują tylko rano. Mówi, o 9 musisz być, bo jak nie będziesz o 9, to nic nie załatwisz. I to takie dziwne jest, bo wiecie, wszystkie inne miejsca właśnie odwrotnie. My gdzieś byliśmy rano, nie mogliśmy załatwić, bo wszystko otwiera się w południe. Większość jakby różnych, nie wiem, sklepików, czegokolwiek, tam nawet jak chcieliśmy wydrukować coś na przykład, to otwiera się o 11:30, tak więc realnie w południe. A okazuje się, że urzędy odwrotnie. Czynne są tylko rano i w południe się właściwie już zamykają, pracują do lunchu, a potem już nikt niczego nie robi. No, co kraj, to obyczaj. No i summa summarum, ten chłopaczek z DHL powiedział niedźwiedziowi, że musi stawić się na lotnisku rano w poniedziałek o 9. Tak więc mamy jeszcze, dzisiaj jest sobota, do przeczekania jeszcze tą niedzielę i to też mnie zaskakuje, bo jakby sobota tutaj to jest poniedziałek, więc nie wiem dlaczego nagle to jest dzień wolny, no ale nic to. Wytrzymamy jeszcze tą chwilę i mam nadzieję, że w poniedziałek uda się to załatwić. Chociaż trochę się martwię właśnie o to cło, to czy oni coś naliczą, ile naliczą, czy uda nam się jakoś od tego wyśmigać, nie wiem. I co tam? Mamy coś zrobić z tym, tak? Jakiś formularz do wypełnienia? Tak. Weź to otwórz wszystko, bo ja to mam zawsze problemy, żeby to otworzyć. No okej, okay. Już twoje. I always have problems. No you always have problems. And potem you are nie... fucking the biggest one of them. No to wypełniaj sobie sam. No to tak, częściowe zwycięstwo, a właściwie jeszcze nic, ale już coś wiemy. Więc niedźwiedź nie dojechał na lotnisko. Nie możesz mi teraz aukać i jakieś dziwne dźwięki tam robić w drugim pokoju, jak ja nagrywam. Chyba chcesz pogadać do kamery. No. Jem. No. Niedźwiedź nie będzie gadał do kamery. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Oh.